Przedstawiam sprawozdanie burmistrza z pracy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w 2011 roku. Jest to miesiąc wakacyjny związany z okresem urlopowym, ale jest to również moment pełni sezonu inwestycyjnego. W tym czasie wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego pracowały na bieżąco. Szczegółowe sprawozdanie o realizacji zadań przez nie prowadzonych są w mojego sprawozdania. Państwa uwagę na kilka istotnych godnych odnotowania kwestii, na których pracowali urzędnicy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz istotne wydarzenia. Gmina Wyszków 29 lipca otrzymała informację o warunkowym umorzeniu pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania rekultywacji wysypiska w Dumarku i termomodernizacji budynku Wyszkowskiego Ośrodka Kultury a także wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie. Środki z umorzenia części pożyczek realizację zadania rewitalizacja pożytku przyrody ożywionej na terenie gminy Wyszków. Zadanie będzie polegało na opracowaniu operatu hydrologicznego oraz rewitalizacji pożytku przyrody ożywionej na terenie gminy Wyszków. Wynikiem prac prowadzonych w ramach zadania będzie wykonanie operatu dla 19 sztuk drzew zakwalifikowanych jako pomnik przyrody. Ochotnicza straż pożarna w Wyszkowie Dużym wzbogaci się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. 31 lipca burmistrz oraz prezes OSP w Wyszkowie Dużym podpisali umowę z firmą Stolarczyk z Kielc na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4 koła właśnie dla Wyszkowskiego OSP w Wyszkowie. Koszt zamówienia wynosi 669 600 zł. Na realizację tego zadania gmina Wyszków pozyskała środki w wysokości 530 tysięcy, w tym 150 dla rządu głównego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej, 80 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Łowieckiego, 150 tysięcy z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, tyle samo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą kwotę, czyli 139 tysięcy, pokryje gmina Wyszków. Tegoroczna wakacyjna oferta gminy dla dzieci i młodzieży była interesująca i bogata. Wszystkie jednostki kulturalne prowadziły wakacyjne zajęcia, uruchomione zostały wakacyjne punkty informacji turystycznej. Tradycyjnie zorganizowane zostały Mistrzostwa Sołeckie Igrzyska Sportowe Rekreacyjne w Kluczewie, w których 17 lipca integrowały się Krzysztofskie Sołectwa. Sukcesy odnosili nasi sportowcy. Warto tu podkreślić szczególnie sukces stypendysty gminy Wyszków Konrada Dąbrowskiego, który zdobył srebrny medal w sprincie olimpijskim podczas Mistrzostw Polski w młodzieżowców w kolarstwie torowej. 1 i 2 lipca w okolicach szwedzkiej wyspy Borkum rozgrywane były 11 Mistrzostwa Wyszkowa w Wodkarstwie Morskim o Puchar Burmistrza Wyszkowa. Organizatorem był Zarząd Koła PZW nr 88 Wyszków Miasto. O tytuł Mistrza Wyszkowa walczyło 23 zawodników na futrach Perseusz i Pegasus. Mimo niesprzyjającej pogody była duża fala. W ciągu 2 dni zawodu złowiono 474 dorsze. Walka była zacięta i wyrównana. Mistrzem 2011 roku został Dionizy Ziemiecki, wicemistrzem Arkadiusz Brejnar. Nieskromnie powiem, że jak udało się zdobyć tytuł drugiego wicemistrza. A także, dziękuję bardzo, a także łowca okazji. Złowiony przeze mnie 8-kilogramowy dorsz naprawdę robił wrażenie na kolejne. Zazdrość teraz widzę. Szanowni Państwo, w niedzielę 11 września na Wyszków będzie współgospodarzem tegorocznych dorzynek Jedzę z Jasnych. Jesteśmy dumni, że zaszczytną funkcję starostów tych dorzynek pełnić będą rolnicy z gminy Wyszków, pani Elżbieta Grycz ze Szlubowa oraz Sławomir Wobel z Kulczewa. Starostowie są właścicielami jednych z największych gospodarstw rolnych na terenie gminy powiatu wyszkowskiego. Elżbieta Grycz posiada m.in. gospodarstwo agroturystyczne, natomiast Sławomir Wobel poza pracą w gospodarstwie zaangażowany jest również w jednych z najprężniej działających na terenie gminy organizacji pozarządowych. Jest prezesem Nadłużańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Kulczewa. Ponadto jest też jednym z Państwa radnych Rady Miejskiej bieżącej kadencji, przewodniczącym Komisji Rozwoju Miasta i Wsi oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Szanowni Państwo, na bieżąco realizowane są tegoroczne inwestycje gminy Wyszków. Podpisana została umowa na realizację zadania budowy ulicy na osiedlu Centrum, to drugi etap tej inwestycji oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą jest firma Drogowiec Macieja i Wrocław. Podpisana została również umowa na wykonanie przebudowy na wierzchu ciągu pieszo-jezdnego ulicy Dobrej w Rybniku Nowym z firmą Drogowiec Maciej Wacław Wojtaszków, a także umowa na inwestycję przebudowy ciągu pieszego w pasie ulicy 3 Maja.
Podpisane zostały również umowy związane z realizacją inwestycji budowy monitoringu wizyjnego w Szkowa na dostawę rejestratora wraz z urządzeniami oglądowymi, dostawą nowe kamery monitoringu wizyjnego oraz masztem na budynku przepokojowym ścieku przy ulicy Kościelnej oraz kamery monitoringu wizyjnego na słupie przy ulicy Daszyńskiego naprzeciwko mostu kołowego na rzece Bóg. Podczas gdy uruchamiane są kolejne inwestycje, podporządkowane są już te zakończone. W lipcu na oddziałów końcowych 3 zadań inwestycyjnych. Budowę ulicy Środkowej na Szczytorynowych Nowinach, przebudowę ciągu pieszego łączącego chodnik przy ulicy Pułtuskiej z chodnikiem przy ulicy Generała Sędziwskiego Wyszkowia oraz przebudowę ulicy Centralnej Włośnicy. Wykonanie chodnika to zadanie w ramach funduszy sołeckich. Dziękuję bardzo za uwagę.